Siema, Oskar. Siema. Słuchaj, mam dla ciebie wielką niespodziankę. No właśnie, czekam od 13, o co chodzi? Słuchajcie, zadzwoniłem, napisałem. Napisałem wczoraj Oskarowi na wieczór, mówię, słuchaj, przyjedź koło 15, mam dla ciebie super niespodziankę, No i Oskar, do północy mi pisał, co tam jest, o co chodzi, Przyjechał nawet wcześniej, przed 12 i mówi, jaraz, co, układy przyszły jakieś nowe, coś jest. No jest coś czy nie? Jest coś czy nie? No nie wiem właśnie, no czeka, nie widzę. Tego nie wiedziałeś, ale ja ci powiem. No co? Nie wiesz o co. No nie wiem, no skąd mam wiedzieć? No napisałeś w nocy, że jutro coś będzie ciekawego i czekam od rana. Jest bardzo ciekawe, słuchaj. Raptor korba bokiem wyszła wczoraj. Co ty pierdolisz? No! I śmieszy cię to? No. Co ty, kurwa, chujnicy wyszło? No zobacz, końcówkę oleju masz. Jak jechałeś tą drogą, to widziałeś taki wyciek oleju? Całą drogę? Nie. Takie kropki? Nie. Prowadzące do mnie? Naprawdę korba wyszła? A masz siłę, żeby go podnieść? To może rozkręcimy i zobaczymy, jaka dziura jest w karterze. No możemy. Na pewno korba wyszła? A co, gruz poleciał? No nie poleciał. A to czemu olej to się stało? No nie wiem, no taki złom był już chyba. Gumę paliłem i... Nie rozgrzałeś go pewnie, zimno było. Rozgrzany, bo jeżdżony. No i co teraz? No, słabo. Trzeba silnik szukać. Silnik. Ale taki sam? Nie. Swapem będzie inny? Co? To NT07. No tego się nie spodziewałem. No ja wiem. Kurwa, myślałem, że coś dla mnie będzie, a ten korbę bokiem wystawił. Poczekaj, bieg wrzucę, go podniesiemy. Czekaj, się rozbiorę. Wiesz, ty lubisz takie sensacje, nie? No ale ja myślałem, że przyjechały jakiś sprzęt i co, a nie, że kurwa korba wyszła. No a Moto Mikołaja nie mam czym jeździć. No ja też nie mam. Oskar też nie ma. No to we dwóch jesteśmy tacy sami, nie mamy kładów. Dali do spawania te, jak to się nazywa, nerfy te na ziemi, no. Bo tam one są przykręcone do ramy, to mocowania były popękane i się trzymało tylko z tyłu i dali też to do spawania, elektryk jeszcze tam walczy z elektryką, także no ja też nie wiem. Nie? To co, ja mam podnieść, czy ty podnosisz? Dobra, daj podnieść, ty masz prawo. Ja podniosę, dobra. Ja jestem właśnie ciekawy, gdzie to pękło, wiesz? Potrzebujemy... Nie rozdrzcz po warsztacie. Co? Nie rozdrzcz po warsztacie. Dobrze. Już szpatę zrobiło, ja. Ile tu mamy? Dwa imbusy, tu dwie nasadki, cztery śruby chyba. Czekaj, gdzie nasadki masz? Tu. A nie, to jest... Nie, to jest... A to jest do spustowe. Tu są. Tu, widzisz? No, tu źle spojrzałem. Także, słuchaj, taki numer. Co, wybuch był? Jakiś głośno, coś tam? Czy tak? No strzeliło tak metalicznie. Pierdykło, wiesz? O! Czyli ile ten silnik nowy? Silnik nowy 5500. No i jeszcze robota, słab, nie? Ale z tego... No tu wszystko pękło, wciul! Ale numer, ty zobacz, cała korba wyszła. Zobacz. No dobra, zdejmiemy obudowę. Cały karter pękł, faktycznie. Wszystko pękło. Ale jaja, ale gdzie to spadło, to co pękło? Bo ja tego nie mam. Nie wypadło nigdzie. Będzie tu to jest. To dla zainteresowanych jest, części do Raptora będą na sprzedaż z silnika. Nowe sprzęgło jest przecież, nie? Mogę nowe sprzęgło jest, no. Skrzynia, tryby, jakieś rzeczy może nie ucierpiały. Biegi wchodzą, czyli skrzynia biegów. No, możliwe, że części by były. Może cylinder i tłok nie jest uszkodzony, może tylko korba dołem wyszła, a nie uszkodziła reszty. Ja, to jest. Czyli te części wszystkie wpadły tam, na dół. Pochwaliłeś się Kubie? Kubie? No. Nie. Żona wie? Wie. I co ci powiedziała? Będzie więcej filmików.
Ale wiesz, teraz będzie słab, to teraz wiesz, jaką maszynę będę miał, nie? Ile to mocy ma ten silnik? Stówkę? Czy więcej? Wiesz co? Nie. Ale 70 koni na pewno. No to i tak prawie dwa razy tyle. Czekaj, no teraz te imbusy. Nie imbusy, tylko nasadki musimy. Jak tu u mnie znaleźć, to jest tak. To będzie z 13. 50. Tak? Taka sytuacja. Nie wiedziałeś, że taki odcinek powstanie, nie? Nie. Ja też nie. Ale... A wiesz, jak się fajnie go pchało? To daleko? No, spod stacji. Nie jest źle. Czyli wczoraj była pogoda ładna, a tak o tobie myślałem. Patrzyłem na drogę, tak sucho, pewnie pojeździł. Pojeździł. No, pojeździł. Do stacji i z powrotem? No. Nie, bo na mieście byłem. I nawet ostro zasuwałem po tym mieście, wiesz? Nagrzany był. Nagrzany był, tak. I na chwilę tylko wyszedłem. No ale zobacz, robiłeś tą pompę i cicho już w silniku było, nie? Tak. Ty masz za głośny ten wydech i nie słychać, jak ten silnik do końca pracuje. Wiesz co, w kasku to tak było słabo słychać to, wiesz, takie no niby zgas, nie? Ale jak na filmiku oglądałem, to kurde, ale przywaliło ostro. Taki metaliczny odgłos, wiesz? O, wszystko schodzi. Uważaj, jak spadnie, bo to całe folie będzie. Już latarkę wyciągnę. Już dobrze mieć warsztat. O, coś spada już. O, jakiś metal. Kawałek metalu. Czekaj, gdzieś tutaj tu jest, poleciało. Tu jest. Patrz. Panewka. Chyba, albo coś, albo blok. Zaraz zobaczymy. Ja mam... To jest taka, no? Nie no, coś... Dziura na wylot jest. No, ale poszło. I tu na dole też, jeszcze niżej. Tu patrz. Aha. Tu jest jeszcze dziura. I u góry, patrzcie. Cały się otworzył silnik. No. Ale pierdzielła, co? Nie. Ale że żadnych objawów nie było, co? Żadnych, no. Ja mam WSP, kumpel woli WSP. Enduro! Pędzę przez miasto jak raptor. Tak. Nie no, jest luks, no będzie taki kład, że ale się nie mieści. Rama pójdzie do malowania. Nerwbary pewno też pójdą do malowania. Ale zobacz tu z tej strony. Pokaż. Patrz. No. Cały pęknięty. A tu, no tak, ja nie od dołu, tylko wszędzie ta korba wszędzie poszła. Wszędzie, ty, no wszystko poszło. Ale pompa wody będzie cała. Na części coś się odzyska. Tylko sprzęgło może nie być dobre, bo jeżeli to jest ten sam wspólny olej i te opiłki poszły... Ale to w sekundzie. To już nie no, było jeżdżone. Bierze się, to się okaże, nie? No. Ale jajo. To mamy bites, majonez. To czemu mi nie chciałeś tego powiedzieć o 13? No ale po co, jak miałeś nową zabawę teraz? Nie? Co, zła zabawa? Teraz ja kupiłem kładę, a ty powinieneś powiedzieć, a ty ja szpierdolę nie robię i nie będę jeździł kładę. Wiesz co, ja tak się już dzisiaj zastanawiałem, czy czasami nie sprzedać bety. Bety? A czemu no. Betę? No nie wiem. Mało no, jeździsz? Nie, ale jak tyle pieniędzy na Raptora pójdzie? Z 15 tysięcy? No trzeba to sprzedać. No to, no. Obniżyć cenę o 2 tysiące i pójdzie. No. To już Tomkowi to zleciłem. Tak? No. Właśnie zaraz będę dzwonił do Kamila, który będzie robił tego słapa. A skąd on jest? Busko-Zdrój. A to daleko? No, to co pojedziesz ze mną? Wycieczkę będziemy mieli. Tak? Pewnie, pojedziesz? Tak. No. A to jakie województwo? Gdzie to jest? A nie wiem, na dole gdzieś chyba. Gdzieś znowu pod Kraków? No. Nie no, 500 będzie, nie? No to pojedziemy na co? Co to? To co, tego nie zakładamy, bo jeszcze no, nie po raz co? Go podnosimy. Podniesiemy. Na pewno Tomek będzie chciał obejrzeć, po co to zakładamy. Tomek będzie chciał zobaczyć.
Dobrze. Ale nie, potem i tak go muszę, jak będę go wywoził na słapa, to muszę to zamontować, żeby wiesz, jak on będzie przerabiał, żeby wiedział, że te śruby muszą to pasować. No ale to mu dasz osłonę, on i tak będzie musiał to rozegrać, no. Musi silnik wyciągnąć. Jak myślisz, co, wszystko, mocowanie. Jak myślisz, wszystko na czarno lecimy? Chyba co, nie ma sensu chyba żadnych fluorescencyjnych. Nie. Bo to będzie od kamieni pouszkadzane. Czarne. I z połysku. Nie, w macie. Ale będzie widać. No to tym plakiem umaluję. To co? Koniec widowiska? No to już tak. Zadowolony jesteś, Oskar? No nie bardzo, bo nie będę miał z kim jeździć. No ale możemy na zmianę twoim. No może. No. Albo ty na Kajo, Kuby, będziesz jeździć. Pojedziemy na miejscówkę, ja na Kajo, no tak. To będziesz od niego dzierżawił. Jak on jest w pracy, to ty będziesz mu płacił i będziesz jeździł jego. Trzeba szybko kupić. No trzeba szybko kupić. Koniecznie. To dlatego mówisz, żebym kasę ze sobą zabrał. No. Silnik nowy. To co, ja idę się dogadywać z Kamilem, słuchajcie, co robi słapa mi. Prawdopodobnie może się uda, wiesz co, do Wigilii. Tak szybko? No. A w sumie jak mocowania pasują, przełożyć, elektrykę porobić? Znaczy nie, no ramę trzeba, wiesz, doginać, nie? I zejdzie mi niżej, nie? No to już bardzo prześwit będzie, no parę centymetrów, 7-8 zejdzie niżej. Tak, jakbyś nową oponę kupował, to wtedy warto by było dać troszeczkę większą. I słuchaj, FMF może ci się zgadnie tanio, bo będę musiał wymienić. Aha, no to może, ale on tak głośno chodzi. No ale to będziesz miał rasową maszynę. Tak, no. Bez przeglądu. Dobra, no słuchajcie, ja w dobrym humorze, nigdy słapa nie miałem, w końcu będę miał, Raptor i tak zyska na wartości. No na pewno. Bo jak będzie dobrze zrobiony, to będzie już takie pieniądze. Będzie droższy niż nowy w salonie. Tak, będzie nowszy niż, będzie droższy niż nowy w salonie. No to nara Hejos, nara Oskar, co jeszcze byś powiedział, ale tak... Zdziwiłem się. Zdziwiłem. Myślałem, że przyjechały nowe sprzęty. Aha, to nowy sprzęt masz. No ale takiej akcji to nigdzie nie widziałem. Czekaj, bo może kurier oczyści. Nara, trzymajcie się. Będzie dobrze. Głowa do góry, nie ma co płakać. Tak silnika to rzadko kto umie rozwalić. No naprawdę, tak załatwić silnik to rzadko kto potrafi zrobić. Bleku, elo, nara. No mam spisy, mam już... Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.